Siemango! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Witam Was z windy. Wybieram się w drogę. Dzisiaj przed Wami film Droga. Droga ku szczęściu. Kurtyna. Mogłam to ku szczęściu powiedzieć na pierwszym piętrze. Byłby lepszy efekt dramatyczny. To miał być film drogi, więc przenieśliśmy się na dawno niewidzianą na tym kanale stację metra. Ostatnio częściej podróżuję samochodem, bo jakoś wygodniej, ale w miejscu, które dzisiaj jedziemy, prawdopodobnie nie będzie miejsc parkingowych. Moje metro będzie za 5 minut, więc muszę się sprężać z wyjaśnieniem, o co mi chodzi z tą drogą ku szczęściu. Otóż dzisiaj mam do popołudnia całkiem wolny dzień i postanowiłam, że to dziś jest ten dzień, kiedy spełnię swoją największą dotychczasową zachciankę. Nie wiem, czy to jest moja ciążowa zachcianka, czy to jest zachcianka życiowa, czy to po prostu za długo nie byłam w ojczyźnie, ale jedziemy dzisiaj na kebab. Więc w dzisiejszym odcinku będziecie oglądać, jak jakaś baba w Korei jedzie do miasta Piątek. Szybko wymawiane, brzmi całkiem jak piątek, prawda? Ach, te żarciki, niby środa, ale piątek. Będziecie oglądać, jak jakaś baba z Polski, to prawda nie wybrzmiało, w Korei jedzie do miasta Piątek, żeby zjeść coś, co kojarzy jej się z ojczyzną, chociaż wcale z niej nie pochodzi, czyli turecki kebab. Znowu kurtyna. Tak, do tego to doszło. Myślę, że możecie się domyślać, jaki kanał na YouTubie oglądam ostatnio bardzo często i czemu akurat mam ochotę na kebab. Myślę, że wiele z Was ma podobnie do mnie, więc idziemy dzisiaj sprawdzić, jak smakują w Korei kebaby. Jak będzie dobry, to nawet może wezmę na wynos dla męża i on też potem przetestuje. Zrobi się z tego odcinek Koreańczyk, je kebab pierwszy raz w życiu. Co tu będę dużo mówić? No, nie wytrzymam już dłużej. Jak dzisiaj nie zjemy tego kebaba, to jestem tylko o krok od zamówienia sobie takiego czegoś, co się tak kręci, nabijania tam sama mięsa i robienia kebabów w domu, więc trzymajcie za mnie kciuki. Jesteśmy po długim czasie na stacji metra, więc tu powinno być nagranie z mapką, ale stanęłam sobie przy drzwiach dla kobiet w ciąży, no i metro już wjeżdża, więc nie będziemy się rozdrabniać, ja się tu muszę pić o miejsce siedzące. Nie no, żartuję, na to będzie. No nie jest bardzo zapchane to metro. Jedziemy w stronę przeciwną do Seulu, więc metro powinno być w miarę luźne. A może i nie. Emocje od początku odcinka. Miejsce dla kobiet w ciąży było zajęte przez inną panią, też w ciąży. Może też jedzie na kebaba, ale znalazłam inne siedzące, więc się nie martwcie. Będziemy jechać tylko 20 minut. Dojechałam do miasta Piątek, do jego dzielnicy takiej na początku, czyli nie do całego centrum. Całkiem tu mają malowniczo w tym Piątku. Ha, no nie mogę, teraz będziecie słuchać 20 minut, jak mnie bawi ta nazwa. No nie o tym, nie o tym. Wróćmy, prawda, do kebaba. Absolutnie nic nadzwyczajnego w jedzeniu kebaba dla żadnego Polaka raczej nie ma. Dla mnie też, bo kebab to rodzaj fast fooda, który znajdziemy w Polsce na każdym kroku, jedzony szczególnie często po imprezach, ale też no, często wybierany tak po prostu na szybko. Nie wiem, czy znajdzie się chociaż jeden oglądający, który nie jadł nigdy kebaba. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. I teraz 600 komentarzy, że nigdy nie jadłem, nie wiem o czym mówisz. Nawet to nie jest zdrowe. Rzeczywiście kebaby nie należą do najzdrowszych fast foodów, chociaż uważam, że w całej tej fast foodowej puli mogą może być jednak uważane za jedne ze zdrowszych, bo zawsze jest w nich dużo warzyw. Ja zawsze wybieram takie, w których jest dużo warzyw i moje ocenianie kebabów zawsze polega na tym, że im więcej warzyw, tym bardziej mi smakuje. Do tego stopnia, że często w Polsce brałam w ogóle bezmięsną opcję. W Polsce nic nadzwyczajnego w kebabach nie ma, ale to się zmienia, jeżeli chodzi o Koreę, bo w Korei ogólnie za bardzo nie ma kebabów. Koreańczycy lubią fast foody, bardzo lubią. Jest tu bardzo dużo różnych hamburgerów. Jest też dużo koreańskich takich street foodów, fast foodów i tak dalej. I może dlatego, że właśnie dużo jest koreańskich opcji, to te kebaby nigdy się tutaj nie przyjęły. Mi w tych koreańskich fast foodach często właśnie brakuje świeżych warzyw. W koreańskich burgerach też rzadko kiedy są jakieś świeże warzywa, więc no, jak widzicie,
bardzo jestem na tak, jeżeli chodzi o kebaby i dlatego przyjechaliśmy tutaj do miasta Piątek. Widzicie, międzynarodowo tutaj jest. Minęłam jedną osobę i to nie była Koreanka. Bo w tym mieście jest amerykańska baza wojskowa. Amerykańskich baz wojskowych jest w Korei kilka. Jedna z nich znajduje się właśnie w okolicy i to sprawia, że dużo tutaj jest zagranicznych biznesów, zagranicznych restauracji. Kiedyś, chyba 2 lata temu, byliśmy tu nawet w całkowicie amerykańskiej kawiarni przy okazji moich lekcji gotowania, polskiego gotowania. No jest tutaj tak dość zagranicznie. W Korei dość mało jest takich zagranicznych biznesów, zagranicznych, które byłyby dostępne z zewnątrz, nie tylko dla na przykład mieszkańców i pracowników bazy wojskowej. Jeżeli już są, to w Seulu na dzielnicy Itaewon. Tam kiedyś byłam jeść pierogi z moją koleżanką Pauliną, był taki odcinek na tym kanale. I są też tutaj w mieście Piątek, więc tu przyjechałam. Naszukałam się tego kebaba mocno dopiero po jakimś czasie. Mnie olśniło, że jeżeli tutaj jest tak zagranicznie, to może tutaj właśnie będzie. I jak sobie popatrzyłam na mapę tego miasta i wpisałam kebab, to znalazłam aż 4 kebaby. Nie wiem, czy wszystkie działają, ale idziemy to sprawdzić. Chyba, że zabłądzę. Tak tu jest trochę tak, no tak... dziwnie. Nie przypomina tutaj ta ulica koreańskiego miasta. Matko, tory tramwajowe, jak przecież w Korei tramwajów nie ma. O co chodzi? Co to są za tory w środku drogi? Mało tutaj jest koreańsko, jak sami widzicie. Tu mają takie malowidła na ścianach, lekko zagraniczne. Panie, toż to Ameryka! Więc uwaga, zmiana narracji. W dzisiejszym odcinku będziecie oglądać, jak jakaś polska baba w Korei przyjechała do koreańskiej Ameryki jeść turecki kebab. Kierowca wstał i zaczął klaskać. Tak było, tak było. No tak serio, to superanckie to narysowane takie. Nigdy nie widziałam czegoś takiego w Korei. No fajnie to wygląda. I tam jest napisane nawet hello i jest napisane, że to jest International Central Market. Ja się dopiero teraz o tym dowiaduję, jak ja tu już mieszkam 20 minut stąd, parę lat. Skandal. Okazuje się też, że przyjazd tutaj metrem nie miał sensu, bo jak widzicie jest public parking lot. A tak wracając do tych kebabów, to nie wiem, czemu ich nie ma w Korei. W sumie może po prostu to nie jest coś, co smakuje koreańczyk. Jak mój mąż podejmie się wyzwania bycia reprezentacją narodu koreańskiego, to wam to zobaczymy, czy smakuje kebab koreańczykom, czy nie. Ale jadłam do tej pory w Korei jeden kebab, raz tylko i to było w jakimś centrum handlowym zupełnie przypadkowo i chyba nawet to nagrywałam wtedy, no to był najgorszy kebab w moim życiu, więc nie mam wielkich oczekiwań, ale mam nadzieję, że no... chociaż będzie dużo kapusty w środku. Jakie warzywa macie w suróweczkach? Kapustę. Stoję na tych pasach już, nie wiem, z 30 minut. Już się zaczynam zastanawiać, czy one może nie są na jakiś przycisk, chociaż nigdy w Korei światła nie są na przycisk. Ten przycisk to jest zwykle dla niewidomych. Proszę Państwa, stała się już niesamowita. To jednak nie był przycisk dla niewidomych. Tu jest tak mało pieszych, co zresztą widać, że to są chyba pierwsze światła, jakie w Korei spotkałam z przyciskiem, który trzeba nadusić, żeby się zapaliło zielone światło. Myślałam, że takich nie ma, ale jednak, no mówiłam, że tu jest tak bardziej zagranicznie. Jak tu jest fajnie i kolorowo. O, Johnny! O co chodzi z tymi torami? Czy tutaj naprawdę był kiedyś tramwaj? Pamiątkowe zdjęcie z Johnem. New York, te sprawy. Fajnie tu. Jest nawet jakiś amerykański kościół. Tu też jest rysunek. Ale nam się z tego kebabowania wycieczka włączyła. Z tego miejsca przepraszam wszystkich, którzy liczyli na szybki test kebaba. No to nie nastąpi. Teraz będziemy zwiedzać pół godziny amerykańską ulicę. Zobaczmy, co tu mają. Może jakieś ciastki z Ameryki będą? Mijam w ogóle już chyba drugie z kolei studio tatuażu. Nie wiem, czy wam kiedyś o tym mówiłam, ale Koreańczycy raczej nie są bardzo wytatuowani. Znaczy na pewno wam mówiłam, bo na pewno wspominałam o tym, że w koreańskich saunach tatuaże nie są mile widziane. W Korei tatuaże to coś rzadkiego, mało kto ma. Bardzo rzadko się spotyka osoby z takimi widocznymi tatuażami, jak coś to może mają gdzieś na kostce albo nie wiem, na nadgarstku. To już prędzej. A tutaj widzę
nastawiona. Ulica jest bardzo na zagraniczną klientelę i są tatuaże. Może ja tutaj powinnam do fryzjera chodzić, to bym nie wyglądała jak blondyn z Abby, tylko jak ta pani. Znowu jakieś studio piercingu i tatuażu. Widzisz tutaj Filadelfia, tam był Nowy Jork. To jakieś panie z amerykańskiego wojska nawet są, to chyba serio tutaj spędzają czas żołnierze z Ameryki. Jakie ładne lampiony. Ło, to już chyba jest mało amerykańskie, ale super to wygląda. Na pewno w nocy jeszcze lepiej. Może przyjedziemy kiedyś w nocy, tak za 4 lata. Nawet chyba więcej tu jest obcokrajowców niż Koreańczyków. Dobrze, ale myśmy mieli tego szukać, czego? Po co ja tu przyjechałam? Kebaba mieliśmy szukać, ale ja może jakieś nacho zjadła? No dobrze, idziemy pod pierwszego kebaba, zobaczcie jak to wygląda. Bo w Polsce jest jakiś kebab FS, bo zawsze jak książę je kebaby, to porównuje, czy jest lepsze niż FS, czy gorsze niż FS. Tak mi się kojarzy. Więc na pewno w Polsce jest kebab FS. Ciekawe co to znaczy. To wygląda jak naprawdę superowa, imprezowa ulica. I w ogóle to jest taki, przeżywam tutaj lekki szok kulturowy, zaraz wam powiem, bo jak się mija Koreańczyków na ulicy, to zauważył chyba każdy, kto był w Korei, to oni oczywiście zwracają uwagę na obcokrajowców, patrzą się i tak dalej, ale nigdy jakoś długo i tak głównie patrzą się sobie pod nogi albo gdzieś indziej, nigdy nie łapią kontaktu wzrokowego z ludźmi, a teraz ja tutaj przychodzę, jest tu bardzo dużo obcokrajowców i już z 5 osobami złapałam kontakt wzrokowy i tak się czuję, jak co najmniej w Polsce, że ja tu będę przyjeżdżać w chwilach kryzysu. Nie, żebym takie miała, ale no wiadomo, czasami, prawda? Ciastki! Mówiłam, że będą jakieś amerykańskie ciasteczka. Nigdy nie jadłam prawdziwych amerykańskich ciasteczek, więc no to przyjdziemy potem. A bo ta baza wojskowa jest już tutaj, chyba. Czy to w ogóle można nagrywać? Czy mnie ktoś za to nie zamknie? Tośmy doszli do Ameryki, no. Chyba ludzie z amerykańskiej bazy sobie po prostu teraz wyszli na obiad. Nie wiem, nie mają tam stołówki? Czy co? Wiem, że mam parę widzów, którzy mieszkają w Stanach, ale są Polakami. I wiem, że też parę z tych widzów zaczęło oglądać mój kanał, dlatego że ich dzieci. Bo tutaj też sprawdza się zasada, że to rodzice często oglądają mój kanał, więc ich dzieci wyjechały do Korei właśnie do amerykańskiej bazy wojskowej na jakiś czas, więc pozdrawiam was wszystkich. Naprawdę fajnie i kolorowo tutaj to wygląda wszystko. Ja tak to pachnie, że już jestem prawie pewna, że ją wolę tacosy jeść, więc ja sobie zjem kebaba i przyjdziemy chyba na taco. Ja nie mogę! To wygląda jak taka amerykańska burgerownia z filmów. Ja przepraszam, się tak ekscytuję wszystkim, ale no nie byłam nigdy w Stanach, a pojechałabym. Ale no raczej nie prędko. Gdzie ten kebab? Tutaj gdzieś miał być jakiś star kebab, tak było napisane. Chyba tu jest. O, tu jest! I wygląda całkiem przyzwoicie. Jest taki wpicie w pudełeczku jumbo. No to wpicie może. Zamówiłam. Tu sobie siądę, w ukryciu. Panowie zapuścili turecką muzykę. Tam się kręci moje mięso. Wziąłem z kurczaka, bo tak bardziej mniej przemysłowo wyglądał. Myślę, że po tym moim długim gadaniu już w ogóle przestał was ten kebab obchodzić. Dobrze, tak to wygląda. No ja tu nie widzę kapusty. Nie wiem, jakie są tu sosy. W ogóle nic nie wiem. O nic mnie nie pytano. Pan nie mówi po angielsku, ani po koreańsku. To jest chyba miejsce tylko dla Turków. Ale pachnie dobrze, więc zajadamy. Fajnie to wygląda. Fajna ta pita. Dobre. Tak wygląda szczęście kobiety w ciąży, która wreszcie je coś, na co miała ochotę od początku. Bardzo dużo tutaj jest mięsa i nie ma kapusty, więc trochę smuteczek, ale bardzo dobre, więc nie aż taki wielki. Zniknął mój kebab w jakieś, nie wiem, 30 sekund to trwało mniej więcej. Nie, że był mały, bo się czuję teraz bardzo najedzony. Było to bardzo smaczne, ale nie wzięłam dla męża na wynos, bo było to też bardzo słone. Więc jestem pewna, żeby powiedział, że mu nie smakowało. Więc jak już tutaj jestem i jest tutaj więcej niż jedna kebabowa restauracja, to dla taty sądu weźmiemy z innego miejsca, może z tego FSO. Coś bym tam jeszcze może więcej skomentowała tego kebaba jedząc, ale tak jak się w ogóle nie wstydzę nagrywać przy Koreańczykach, to przy tych wszystkich ludziach tutaj, przy tych wszystkich obcokrajowcach tutaj jakoś się wstydziłam. A może się przejdźmy tutaj do końca najpierw?
Myślałam, że może sklep z ubraniami ma tutaj bardziej amerykańskie rozmiary. No aktualnie bardziej do nich pasuje. Ale widzę, że jednak no raczej nie. O ludzie! Cynamonki! Tak chcę! Panie stąd już, panie już stąd! Dobrze, ja tej ulicy w pierwszym miesiącu ciąży nie odkryłam, bo by mnie lekarz krzyczał, że tyje za bardzo. O, tak smakuje szczęście. Jest super. Łzy wzruszenia płyną mi po policzkach. Zaraz pęknę. Jednocześnie zaczynam też doceniać ryż, bo serio, zaraz pęknę. Idziemy jeszcze tylko po amerykańskie ciasteczka na wynos, no i potem kebab. Ciekawie tutaj jest w ogóle, bo tu oprócz tych wszystkich amerykańskich sklepów są też normalne koreańskie, ale mówią wszędzie po angielsku i jak obsługiwali mnie, to nawet nie zaczynali mówić po koreańsku. Przypuszczam, że ci tutaj pracownicy amerykańskiej bazy w ogóle się nie uczą koreańskiego, więc wszyscy tutaj muszą mówić po angielsku, żeby się dogadać. Tworzyli tu te burgery, wygląda serio, no wygląda jak z filmów to. Wysłałam już zdjęcie do mojego męża, już mówił, że musimy tu kiedyś przyjść, bo wygląda jak z filmu. Tak to jest, nieważne czy mieszkało się, czy było się dzieckiem w Korei, czy było się dzieckiem w Polsce, oboje wychowaliśmy się na podobnych filmach. No, obok te ciastki. To idziemy do ciastek. Jo, ale ludzi w ciastkach. To jakieś chyba są szałowe ciastka. Dobrze, idziemy po tego kebaba na wynos. I chyba do domu trzeba wracać. Nie widziałam tyle uśmiechniętych ludzi w tym kraju. Nie no, się śmieję. To nie jest tak, że nie wiem, Koreańczycy są coś mniej szczęśliwi czy coś, tylko po prostu no taka kultura. Mniej się uzewnętrzniają. I idziemy brać kebaba na wynos. Tutaj tak jak w poprzednim nie ma kapusty. Wygląda wszystko bardzo podobnie. Jest ostry sos. W poprzednim nie było. To więc to może przejdzie test Koreańczyka pozytywnie. Mam kebaba na wynos. Pan był bardzo miły. Od razu mnie zapytał skąd jestem. Chyba mój English akcent nie jest bardzo English. Powiedziałam, że z Polski i powiedział dobranoc. Bo mówił, że wiedział kiedyś jak się mówi dzień dobry, ale zapomniał. Panowie już chyba po przerwie obiadowej wrócili do pracy. Z tej bazy wojskowej. Ciekawe to było przeżycie. Niby nic takiego, bo w Seulu też są miejsca, gdzie jest dużo obcokrajowców. No choćby ta dzielnica Itaewon, tam na każdym kroku można spotkać obcokrajowców. Nawet chleb tam jest dobry. Właśnie tutaj nie było dobrego chleba, ale słyszałam, że w Ameryce nie ma dobrego chleba, więc to by się zgadzało. Ale no nie pomyślałam wcześniej, że taka międzynarodowa ulica jest tak blisko mojego domu, bo to było tylko 20 minut metrem, no i tak z 20 spacerkiem. No o 30. Ale fajnie, na pewno jeszcze kiedyś przyjadę, jak mnie weźmie na cynamonki albo kebaba. Chociaż no z kebabem może będę miała spokój, bo ja tak raz na rok. I to już wystarcza mi. Ale tu teraz latają cały czas nade mną. Dobrze, doszłam do stacji metra. To miasto tętniło życiem tylko tam, przy tej bazie, a tutaj to już jest pustkowie zupełne. Piątek to nie jest jakieś miasto. No ta dzielnica to już szczególnie jakaś taka, żeby Koreańczycy chcieli tu mieszkać, żeby tutaj było jakoś przesadnie rozwojowo. Widać to też po budynkach. Większość tutaj budynków na pewno musi być niska ze względu na te nisko przelatujące samoloty wojskowe. Jest tu też dość głośno pewnie, więc no, takie wyludnione trochę to miasteczko. Więc żegnamy miasto Piątek i przenosimy się. Wróciłam, zawiadomiłam mojego męża, że mam dla niego obiad. Nie powiedziałam mu tylko, że zamierzam go nagrywać przy jedzeniu. Zobaczymy, czy mu posmakuje ten pierwszy w życiu kebab. Jak nie, to ja zjem, bo przeszłam 6 km i w sumie to już zgłodniałam. Udało mi się przekonać mojego męża, żeby był przedstawicielem narodu swojego. Opa, kebab hangugeso an mogobaccio, gdzie? An mogobaccio, kebab. 내가 제가 폴란드에서 먹어본 건 케밥인가? 어떤 거? 폴란드에서 아닌가? 이거는 한국 사람의 첫 케밥이라고 얘기하고 싶었는데 아니겠지? 폴란드에서 집 근처 먹어봤지, 그치? 근데 달랐어. 괜찮아. 괜찮아. 걱정하지 마. 여기 잠깐. 양고기 있었고 치킨 있었는데 제가 치킨 약간 더 괜찮아 보였으니까 치킨 시켰어요. 오, 잘했어. 나도 치킨이 더
편할 것 같아. 매운 소스 뿌려줄까 아저씨 물어봤는데 뿌려줘도 된다고 했어요. 왜냐면 제가 저기도 먹었는데 다른 집에 먹었어요. 근데 되게 전 맛있었는데 맛이 조금 차서 오빠 거 다른 집에 시켰어요. 만약에 맛없으면 똑같은 걸 먹어야 되는 거 아니야? 아니 괜찮아 나도 먹어볼게. 그럼 만약에 맛없으면 남겨도 돼. 그냥 이렇게 안 먹으면 되지. 안 먹으면 될 것 같아요. 오 이거 오이가 약간 폴란드 오이 같은 느낌인데? 피클 오이 맞아. 약간 신맛 나지, 그치? 프레쉬 오이 아닌데 폴란드에서 여기 양배추 엄청 많이 넣는데 여기서 아무 집에 안 넣었어요 양배추. 그래서 제가 조금 아쉬웠는데 야채 좀 폴란드에서도 많았어. 그러네. 그치? 매운 소스 느껴져? 근데 나한테 안 매워. 짭짤하고 매운 소스 없으면 약간 느끼할 것 같아. 왜냐면 폴란드 사람들이 이거 엄청 좋아해서 파티 할 때마다 이제 집에 갈 때 이제 배고파지니까 이거 집에 가기 전에 다들 먹거든? 근데 한국에서 많지 않아서 오빠 생각에 한국 입맛에도 맞을 것 같아? 이걸 아는 사람들은 찾아서 먹긴 할 것 같아. 그냥 먹어도 맛있어. 그래? 미국 쿠키도 사왔어. 이따가 줄게. 알겠어. 그러면 오빠 편하게 드셔. 여기 파파 해줘봐. 파파. książulem i wojkiem raczej nie zostaniemy. Ale tak, czuję się kebabowo spełniona. Nie wiem, czy coś z tego odcinka mi wyjdzie poza moimi okrzykami zdziwienia na widok niekoreańskich rzeczy na tej ulicy. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zmontować. Jeszcze przydałby się jakiś test ciasteczek, ale to może poczekam na najlepszego testera ciasteczek, aż wróci z przedszkola, prawda? Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w wycieczce. Idę chyba jakiś ryż jeść, bo trochę mi jednak ciężko. Uwaga, test ciastek, profesjonalny test ciastek na poprawę humorku. Kupiłam ci z czekoladką, bo wiem, że lubisz czekoladką, ale to było kolorowe, więc stwierdziłam, że pewnie lubisz też kolorowe. Sonuś, mama w Ameryce kupiła. Które lepsze? To i to. To i to? A mogę spróbować jeden raz ugryźć? Powiem wam, że te ciastka chyba z tego wszystkiego były najlepsze. To tak, test ciastek zakończony. Dziękuję za uwagę. To był odcinek z Ameryki w Korei. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.